Hej, hej, moi drodzy, tam w kolejnym odcinku z Transport Fever. Dzisiaj będzie szlifowanie diamencika, czyli będziemy sprawdzali nasze linie, czy wszystko działa tak jak trzeba. Będziemy tutaj coś robili, jakieś małe modyfikacje, wprowadzali ulepszenia i tak dalej. Czyli wszystko to, co tygryski lubią najbardziej, a raczej chyba nikt nie lubi, tylko od razu wyłączę te chmurki, które mnie męczą. Dobra, popatrzcie. Zaczniemy od towarów. Ludzi sobie zostawimy na później, bo widzicie, że jest pełno. Proszę bardzo. Tutaj jest dużo ropy do zabrania. Wiecie co? Stwórzmy. A może mamy już taki gdzieś zrobiony? Z nowymi, wydawało mi się, że robiłem taki z nowymi cysternami, czy tylko mi się wydawało. Tu są te nowe cysterny. Ja bym sobie jeden ten zlikwidował, a dał zupełnie nowy, z nowymi cysternami i dał z dużą ilością tych cystern, co? Zobaczymy. Kombinację. Damy to, co faktycznie często jeździ po amerykańskich trasach. SD40. Moglibyśmy dać też to, ale czy ja wiem, czy to ma sens? Tak się zastanawiam właśnie, ale ta jest niby tańsza i to dużo, tylko że ona ma taki sam siłę pociągową jak te stare nasze lokomotywy, więc to nie miałoby sensu. Dajmy tam od razu na 400, to jest prawie tak jak dwie całe nasze. No co, kupimy taką jedną i kupimy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ile to ma? 140 metrów? A to ile ma? Ile ma ten nasz dworzec? 240. No dobra, no zobaczymy. Aha, ale ten drugi nie ma, nie? 240, ale ten ma chyba mniej, tak. Ten ma chyba standardowo 160. Dobra, no to jeszcze jeden na pewno wciśniemy. Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? No i bardzo ładnie. Pociąg wejdzie sobie ładnie na linię. Zobaczymy, jak on będzie zarabiał. Aha. Zaczyna się. No właśnie, musimy pomyśleć, co z naszymi zefirkami, bo one już się zdecydowanie zestarzały. To się będzie tutaj na pewno kwalifikowały do wymiany po kolei wszystkie. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No, całkiem ładna ta lokomotywa, taka nowoczesna już. Zobaczymy, jak pojedzie z tymi pełnymi, najnowocześniejszymi naszymi cysternami. Dobra. Niech tu się wdroży. To na razie zostawiamy, niech się przegryzie. Patrzymy, co to jest, co to jest. Tutaj chlebki, a chlebki to są chyba do rozjechania, mówiąc brzydko, czyli do wybrania. No właśnie, bo to Thousand Oaks. Teraz tutaj też ktoś weźmie trochę tych chlebków. Za chwilę pewnie kolejny pociąg przyjedzie, to też musimy przypatrzeć się tak w dłuższej, większej perspektywie czasu. Aha. Kolejny zefirek, tak myślałem. No, zamknij się okienko. A tutaj gdzie? Thousand Oaks 12? To też jest dobrze. Teraz ten to wszystko ogarnie, mówiąc brzydko. Zaraz nam wciągnie. Tak jest, już zaczyna wciągać paliwo, więc nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle, także tutaj też nie musimy się przejmować, upłynie się dobrze, tutaj myślę, ale tu też widzę, dobra, ten pociąg przyjechał i ładuje sprzęt, no to dobra, te ilości to mogą zostawać, to jest towarowa stacja, to nie ma problemu, ludzi sobie za chwilę ogarniemy. Patrzę, jak tam samolocik, tak przy okazji, jak już jestem. 9 ludzi wozi. Finanse? No, nawet zarabiamy. W niektórych latach zarabiamy. Dobra. To się ogarnie, bo już pewnie tak, do Thousand Oaks. Thousand Oaks już tutaj lecą? Lecą. Dobra, to się powinno ogarnąć. Tylko, że jeden ma... Właśnie, jeden ma 63. Drugi ma 72. Ale dobrze, to nie, komu chyba nie będzie przeszkadzało, ale więcej, jeden mniej, to nie ma aż takiego znaczenia. Popatrzmy sobie, co tu się dzieje, co się w końcu ogarną. Nasza najnowsza maszyna, jak wygląda.
Leci pewnie. O, i nawet dobrze to ciągnie. 95 km na godzinę tutaj ma. To chyba lepiej działa niż dwie te stare połączone, które dają teoretycznie więcej ciągu niż ta jedna. Ale zaraz zobaczymy, jak będzie któraś tu pod górę zasuwała. W tym miejscu, żeby miała 92-93 km. Zobaczymy. Ona nie będzie miała, bo one mają tylko 80. I to jest też żabka taka trochę tutaj. No co prawda ten będzie tu teraz stał, więc ta prędkość to jest nieistotna. Ale dobra, to obydwa pociągi się nadają mniej więcej, bo i tak przez te postoje to prędkości nie są do końca tak istotne tutaj. Ważne, że czyścimy, jak ten podjedzie, powinien prawie całą wyczyścić. Następny już będzie czekał w kolejce. No, moi drodzy, udaje nam się to chyba. 800 limit, bardzo ładnie. Dobra, tu są ludzie, tu są zwierzaczki. Gdzie są zwierzaczki? Gdzie jest mój pociąg? Od żywca. Żywiec 49. Tutaj leci zboże kolejne. Tu kolejny 49. Dobra, a ile tego żywca jest na tej stacji? Ło, kochani, to robimy kolejny żywcowy pociąg w takim wypadku. Ale dam tutaj, z tym nie będę przesadzał, tutaj naprawdę nie trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ile on tam miał tych żywców? Pokaż się, żebyśmy zrobili mniej więcej takiej samej. 49, no to jeszcze jeden. Nie cysternę. Tak, i lecisz na. Żywiec, jo. Dobra, to tak, to powinniśmy mieć całkiem nieźle rozpracowane. To się powinno wszystko ładnie rozjechać. Tutaj też. No, wygląda na to, że to chlebki, bo to w mieście wewnętrznym, to zaraz się tym zajmiemy. Tu mimo wszystko stwierdzam, że ten Thousand Oaks troszkę chyba ma 65, ale tu już jedzie skład i on zabierze 70. No, zobaczymy, puszczę szybciej czas, zobaczymy, ile faktycznie leci. Ile to faktycznie leci. I ile jemu zostanie, jak on tu się cały załaduje. 10, no to jeszcze było do przyjęcia, 20 tu już zostanie. 25, no dosyć szybko przybywa tego, muszę przyznać. Trzeba będzie się zastanowić w najbliższym czasie, czy nie dołożyć im więcej wagonów po prostu. Jak tu chlebki wyglądają? 20, o już się ładnie, no to zobaczcie, to wszystko ładnie się w czasie odpowiednio rozkłada i na dłuższy okres, jak popatrzymy, to tu wszystko się czyści do zera. Dobra, to jest ok, płynność jest zachowana. No te zefirki, cały czas myślę o tych zefirkach. Kurde, jak na co to wymienić? Może na Amtraki, ja jestem za Amtrakami. Zobaczymy, czy gdzieś je mamy. Dobra, sprawdźmy w ogóle nasze linie. Jak tam wyglądają? Czy mamy tutaj... No tu pętla, dobra. Pętlę to raz zarabiałem, raz nie. Popatrzmy na pętlę w mieście Mesquite. No, przykro mi, ale brakuje tutaj dwóch aut, jak nic. Raz, dwa. Mesquite pętla, proszę bardzo. No konieczne, to bez dwóch zdań. W Juliet, w Juliet to już w ogóle nie mówię. Tutaj to już od razu mogę kupić dwa, tak w ciemno. O, tu mamy jeszcze chlebki. No właśnie, gościu, ty jedź. Żywność wewnętrzna, to ty, to leć, dobra, a my musimy kupić tu dwa akwaria. Nie będziemy rybek hodować, będziemy się bawić w przewożenie ludzi. Juliet pętla, proszę bardzo. Dobra, popatrzmy, jak tu się, Baton Rouge, gdzie wy tu macie swoją zajezdnię tramwajową? Tu nie. Gdzie ja jestem? Ślepy? Gdzie ona tu jest? Tu jest normalna. Tu jest przecież rano. Ile tych tramwajków tu potrzebujecie? Jeden, dwa, trzy.
Myślę, że 3 to minimum, nie? Chyba tam już pętla. Fiu! Niech leci. Powinno się w miarę ogarnąć. Nie wiem, czy nie stworzę tutaj... A właśnie, zróbmy to, co miałem kiedyś zrobić. A, niech leci sobie na powoli. A no, miałem... A co miałem zrobić? Ja chciałem sobie zrobić taką... Trochę bliżej... Bliżej. Bardziej taką urealnioną tą linię, czyli przystanki po obydwu stronach. I puścić drugą pętlę, tak jakby, która będzie jechała w stronę przeciwną, czyli będzie... Będzie bardziej przyjazna dla ludzi. Nikt nie będzie musiał jechać na przykład 90% trasy, żeby gdzieś dojechać, nie? Tylko będzie mógł po prostu przesiąść się na drugą stronę ulicy i już będzie przystanek. No dobra, to teraz tylko stworzymy tą linię i wtedy byśmy mogli podzielić te tramwaje, część na tą, część na tą. To by było niegłupie. Dobra, to tak zrobimy. Nowa linia. To teraz tak, jak one tu jeżdżą? Aha, one jeżdżą od tam w tą stronę, a my polecimy w drugą. Czyli będzie jedna, jeden, drugi, trzeci i czwarty, tak? Ale to ma być tramwajowa, kochany. To ma być tramwajowa. To sobie zmieni chyba trasę automatycznie, jeżeli tu wstawię tramwaje na linię. O, mamy Amtraka! Mamy nową lokomotywę do Amtraka. Dobra, słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy się nie mylę. I czy faktycznie, jeżeli teraz wybiorę któryś z tych pięknych... Aha, nazwiemy to baton pętla odwrotna. Tramwajowa. Baton pętla odwrotna. No i dobra, zobaczymy teraz, jak mu zmienię na tą odwrotną pętlę. Tak, automatycznie przestawił sobie. Dobra, no to wiecie co, to nie będzie tak źle. Dobra, jeden. Ile tam te pętle mają, tych tramwajków? Dwa. Dobra, wiecie co? To można wykorzystać. I pętla odwrotna. Szybko tak poprzełączam sobie. Nie będę tworzył nowych, tylko wykorzystam pół z tego. Bo myślę, że to nie będzie głupie. Bo wystarczy wtedy tych do obsługi. Ten ma 17, to nie chcę mu tu psuć. 12. 11. O rany. 7, no dobra. To moja strata. Mam już 4 na tej linii. 11. Dobra, chłopie, trudno. Mamy prawie porówno. To trzeba po prostu jeszcze chyba jednego wysłać na odwrotną pętlę. Już ręcznie. Kup tramwaj. Tornado, pięknie, odwrotna pętla, voila. Działa. Zobaczymy, jak to rozładuje tutaj tych ludzi. Myślę, że to dobrze zadziała. Myślę, że to zadziała całkiem nieźle i już po chwili będzie spokój w mieście. Tak samo zrobimy. Na razie to widzę, jest dobrze. Tutaj też jest w miarę dobrze. W Joliet już się w miarę uspokoiło. Powiedzmy, że tak. Chętnie bym tu dołożył jeszcze jeden autobus. A, dołóżmy. Nic nie zaszkodzi. Kupiliśmy Joliet autobusowa, pętla, proszę bardzo. Dobra, Joliet jest. Czy tu... O, moskity jest ok, tylko w tym jednym miejscu mają strasznie dużo ludzi, nie? 43. A resztę? No nie no, wszędzie mają. Na dworzec mało kto chce jeździć, ale ogólnie ludzi jest sporo. Wiecie co, dołożę jeszcze jeden. Dołożę jeszcze jeden. Kup. Moskite, pętla. Proszę bardzo, żeby nie było. Dla pewności, niech to się rozładuje.
Czy tutaj są moje? Są moje. Jak to wygląda? No, no tak to wygląda. A czemu ty nie możesz wjechać na moją linię i się, mówiąc brzydko, załadować, chłopie? Jak to działa? Czy ja muszę tu postawić jeszcze jedno światełko, żeby to wszystko elegancko śmigało? A, to się coś poprzestawiało chyba, nie? A, wcięło gdzieś pociąg? A jest, tylko tak. Tylko tak inaczej jest, dobra. W dobrym kierunku teraz latają te tory? W dobrym. No to okej. Tamten czeka na załadunek, to może na wszelki wypadek. Ja tutaj też postawię kolejny, co? Teraz zobaczymy, jak one się ruszą. I na dłuższą... Nie, na razie się wstrzymam i poczekam po prostu przy kolejnej zmianie pociągów, jak to będzie wyglądało. Dobra, ten się załadował, ten czeka. Ten wjeżdża po kolejny żywiec. No i dobrze, tak powinno być. Dobra. Ładnie wpadają. Okej, i ten już leci po zboże. A tu zboże. A co mu się stało, że facet od zboża jest nagle na trasie z żywcem? No pomyłka. Ty na tej trasie musisz być, chłopie. O, i od razu lepiej. No coś tu się widzicie. Jakieś drobiazgi pokręciły. No i teraz będzie ok. Dobra, on się załadował. Przyjechał kolejny. O, stop, pociąg trzeci. To jest Zefirek, dobra, Zefirki. Zaraz po tym myślimy. Dobra, tutaj wjeżdża już kolejny po zboże. Jest ok. Wydaje mi się, że jest ok teraz. Dobra, ten się będzie teraz ładował tutaj zbożem spokojnie. Po żywiec tam już widzę, ktoś zasuwa. Myślę, że to jest żywcowy ktoś. Nie, to też po zboże. A jak to wygląda sprawa? Limit 800. No teoretycznie mogą wyprodukować. Choć pewnie chwilę potrwa. No, chwilę potrwa. Wiecie co? Ja tego pchnę tak, żeby już zwolnić tor. Chcę zobaczyć, czy te pociągi z żywcem, jak tu dojadą, czy one się faktycznie dobrze wpasują. Ale jedzie jakiś od góry? Bo to górą musi zlecieć, że tak powiem. Dobra. Żywczak? Żywczak, dobra. Dobra, teraz ten, co sobie będzie stał, bo chciałbym, żeby właśnie jeden stał cały czas i żeby ten nasz żywcowy tutaj wjeżdżał sobie. Zobaczymy, ile temu zostało do załadowania. O, chyba zdążymy zobaczyć, jak to będzie, jak jeden stoi na stacji, a drugi dojeżdża. Wybaczcie, że jestem taki szczególny, ale nie chcę potem już tu wracać i sprawdzać tego drugi raz, co tutaj nie działa. A tak to przy okazji zobaczymy, czy faktycznie to się teraz dobrze wszystko poustawiało, tak trzeba. Okej, i ten wpada na stację i tak powinno być. Ładuję sobie żywiec, którego mamy tutaj dużo. I gniata ze stacji. Ten cały czas ładuje sobie zboże. Tu chyba leci kolejny żywczak. A nie, ten leci ze zbożem. No dobra, no ale to już... O, coś nowego mamy. Ale mamy nowy autobus. Nowy wagon. Nowy... zaraz wymienimy wszystkie te. Wszystkie tramwaje. I Concord. Mój Concord, kochany. No ale...
Na razie Concordik będzie musiał poczekać. No tak, tylko jest teraz problem, bo teraz te będą mi tutaj zamulały. Może ustawię na razie na tym, żeby nie było pełne wczytywanie, tylko to, co jest na stacji. Chociaż nie, bo to jest słabo, co ten teraz zabierze dwa zboża, to nie, to musi jednak poczekać tutaj, dobra, ty się nie liczysz. Za chwilę podejrzewam, ta produkcja zboża tutaj wzrośnie, jak dobrze pójdzie i nie będzie żadnego problemu. Bo widzicie, żywiec idzie ostro. Tutaj następny to zboże, no i w sumie ten już musi być ze zbożem. Oczywiście zawsze istnieje możliwość rozpięcia gdzieś tych linii, puszczenia ich osobno, ale na razie to sobie zostawię tak jest. Dobra, to tutaj teoretycznie z czasem się powinno ładnie rozładować. Tutaj jest wszystko ok, tutaj widzicie się uspokoiło, no tu się nie uspokoiło. 103, dobra, dorzućmy tutaj jeszcze jeden pociąg. A niech będzie jeszcze jeden pociąg, nie są takie drogie. Dobra, i oczywiście wybieram najtańsze. Najstarsze i najtańsze. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że to najlepiej o to wychodzi. 49, czy tam było 60? Coś koło 60, nie? O, 63 chyba ich było. No i dobra, i to jest rafineria. Do paliwo do Tanzimont. O, proszę, voila. 79. No przyrasta sporo, więc nawet jak chwilę będą czekać, to się nikomu krzywda nie stanie. Ło, tutaj się chlebków narobiło, ale to też tylko chwilowo. Do Tanzimont. I do Baton Rouge, no, czyli przyjedzie tutaj, już leci zresztą, zabierze 70, kolejny też zabierze swoje, myślę, że to też się z czasem wszystko ładnie rozejdzie, a może nie, może trzeci jest potrzebny pociąg, no, zobaczymy, jak to wygląda, 55, Thousand Oaks, tutaj leci jeden pożarcie. Tutaj już leci drugi pożarcie. Nie, dobra, i to jest trzeci pożarcie. To się wszystko ładnie rozładuje. Zasuwają te pociągi, kurde, nie ogarniam w ogóle. 80, 90, dobra, ten trochę zwinie do Baton Rouge, ten trochę zwinie do Thousand Oaks. No i to będzie, jak po ludzku będzie to wyglądało od razu. Dobra, ale ten następny pociąg też coś będzie miał, także chyba to dobrze, że dodaliśmy jeszcze kolejny. Myślę, że to nie głupi pomysł był. On jeden będzie tam chwilę czekał, ale to nie będzie tak źle. No zobaczmy, teraz ten powinien tu trochę wyprostować sytuację. Poza tym leci już gdzieś tam następny chyba. Nie, to akurat nie ten, no już jest 50, 60. Ale gdzieś tutaj leci, nie? Tak, tu już leci kolejny, aha, pociąg piąty, no to właśnie ten, trzeba by było je wymienić na coś nowszego. Ile wy macie, towarzyszy, tych wagonów? 70? 70, no dobra, no myślę, że wymienimy na te same, bo tutaj całkiem nieźle to wygląda. A, tu już jest taki nawet dwusprzętowy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale rzeczywiście, dobra, wymieniajcie. Nie bójcie się, wymieniajcie, panie, wymieniajcie. Proszę, elegancko. Niech to będzie na tej linii, niech się ładnie wymienia. Zobaczcie, jak się od razu uspokoiło. Tutaj do Thousand Oaks też coś wezmą za chwilę. No, powoli się to kręci, widzę. Tutaj oczekujemy dopiero na przejazd, rozumiem. Tak, no niestety. Linia ma swoje priorytety, niektóre. Dobra, tutaj mamy kolejną.
Paliwo do Thousand Oaks już się kłania. Aha, ale to już czeka, że tak powiem, kolejny pociąg, więc jest ok. Nie wiem, czy nie zrobić podwójnego tego mostu, co? Żeby nie było tu mijanek. Zrobimy tak. Zrobię tak, bo widzę, że tylko to przeszkadza teraz, a już nie ma problemów z kasą. No tak, tylko że teraz nie zrobię tego, dopóki tutaj jeżdżą po tym. Moment. Musimy poświęcić chwilę. O. I pociągnąć drugą nitkę tędy. Tunel też, tak, wszystko razem. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Tu troszkę trzeba będzie maleńkie przemeblowanie zrobić, ale tylko maleńkie. Bo będziemy musieli poprzenosić tutaj... no tak. Rozpędziłem się, nie? Gdzie tu jest możliwość teraz postawienia torów? Jest. No tylko teraz mamy konflikt. Ale konflikt mamy z tym. Dobra. Podziękujmy na razie temu. I dobudujmy. Tak jest. Dobra. I teraz nie będzie żadnego problemu. O właśnie. Tu. Popatrzmy, jak ta linia wygląda. Jest tutaj linia, bo ja nie widzę. Jest chyba, nie? Tu lecą w dół, tu lecą do góry. Dobra, nic się w sumie nie zmieniło. Będzie tylko po prostu sprawniej to wszystko działało. Okej, puścimy im. Niech lecą. Na pewno będzie to teraz szybciej działało. Nikt nie będzie musiał czekać. Czekać będzie tylko przy samym wlocie na stację i z głowy. W tunelu już będą normalnie mogły zasuwać po dwa. Po moście też po dwa. Jest dobrze, 80, zaraz będzie mniej. Proszę bardzo, o 48, pojazd drogowy. O, ciężarówki trzeba wymienić. No dobra, zaraz się wszystkim zajmiemy. Kurde, ile to roboty jest. Dobra, tu już mamy 44, na pociąg następny nam wpada. Powinien tu wyczyścić prawie do zera. I powinno być wszystko ok. No zobaczcie, prawie do zera to czyści. Myślę, że to będzie tutaj się ładnie trzymało. Aha, muszę dodać tutaj, widzę jeszcze sygnalizację, żeby nie spowalniać ruchu. Niech gdzieś tutaj będzie jeszcze ten sygnałek. I jeden tutaj. Dobrze, w dobrym kierunku postawiłem. Dobra, no tutaj, tu mamy problem rozwiązany. No dobra, to zobaczymy teraz tutaj, jak tutaj zaradzić chlebkom. Czy chlebkom trzeba coś zaradzać, czy jednak... Nie trzeba chyba. Ten 130 wciągnie jak nic, 70. No jeszcze jeden skład bym jak dla mnie się przydał. Jeszcze jeden taki fajny skład, bo tu się rozumiem, wszystkie wymieniły. To mogę sprawdzić, ile lat ma. Szczegóły. 6 lat. To ten się wymienił? Nie, ten się chyba jeszcze nie wymienił, ale on jest świeżak, że tak powiem. Ten ma też 6 lat, a może już 6 lat minęło? Tak szybko? Nie, niemożliwe. 9. No dobra, zostawimy to włączone jeszcze przez jakiś czas na tej linii. To nie jest ta linia, chociaż tu już też się widzę wymieniła. Tak, tu już się wszędzie powymieniało paliwo Thousand Oaks, to możemy sobie wyłączyć. Proszę bardzo i my lecimy, która to była? To było żarcie. Żarcie, ale nie to żarcie, to było paliwo jednak, paliwo do, nie, żarcie, dobrze, do Baton Rouge, jest, wymienione już,
3 minuty. Chyba już wymienione. Dobra, zmieniamy na 100%. Nie, dziękuję. Dobra, zróbmy te, wymienimy te samochody wszystkie. Nie, tramwaje, tramwaje. Zacznijmy od tramwajów, bo tu już są nowe tramwaje. Dobrze myślę? Tak. Jakieś fajne takie, nowoczesne. Niech się wymienią, będzie ładnie wyglądało. Nowoczesne miasta już będą. Z nowoczesnymi tramwajami. Dobra, moi drodzy, trzeba to szybko robić, bo czas tu goni, a my jeszcze nadal w kurde nic nie załatwione tak naprawdę. Całe ludzie do opracowania tam zostali. Dobra, tu na pewno zmieniamy na Peterbilt, tak? To się tak nazywa? Peterbilt? Tak, Peterbilt, proszę bardzo. I to ma być paliwo. Wymiana, tak, 25, siup, lecimy. Mesquito żywność. Jak to wygląda ta linia? Czy tu trzeba coś mieszać? Nie, ale możemy spokojnie wymienić na nowe ciężarówki. Nie widzę problemu. Czyli na Peterbilt z żywnością. Proszę bardzo, wymiana przy 25%, tak. Tak samo w Joel. No tutaj... Tu też wystarczy, chyba, tak myślę. Błąd, nie wybrano pojazdu. No tak, pewnie, że nie wybrano. Żywność. Okej, tak, tak. Ostrzeżenie, pojazd drogowy, który... Paliwo, rafineria. Dobrze, zaraz właśnie wymieniamy. Zaraz się wszystko ogarnie. Nie, Thousand Oaks. No, tam chlebki się robią, jak dzikie. Dobrze, tu już się wymieniło. O, tu wymienimy, tu wymienimy. A tu już jest wymiana, moment. To wymienimy je szybciej. Nie przy 100%, tylko trochę szybciej. Ing żywność. Wiecie co? Zróbmy tak. Tego bym odesłał. Ten też coś ma. Ten jest pusty, dobra. Te dwa bym odesłał, a wymieniłbym te dwa oczywiście na Peterbilty. Co wy na to? One mają dużo większą pojemność, więc spokojnie powinny tych stratę tych dwóch nadrobić swoją pojemnością. Ile to było? Dwa, tak? To na żywność, dobra, bo to też żywność. Tak, żywność. Gdzie to jest żywność? Jest, ok. Wymiana przy 25%, proszę bardzo, już się wymieniają, baton, róż, wewnętrzne paliwo. Myślę, że spokojnie możemy tu też wymienić na te większe. Może jednego po prostu odeślemy. O. Tak, wymienić przy 25%. Samoloty 600 tysięcy zarobiłem, wow. Jest nieźle. Dobra, musimy jeszcze też pomyśleć coś o tych zefirkach, na co to wymienić. Joy Rafineria, że czemu tu paliwo nie zarabia? Dobra, zaraz to ogarniemy. Tu mam coś w... O, dobra, dobra, tu już wyłączę, bo już wiem, o co chodzi. Dobra, nie, dzięki. Bo tu chciałem, żeby właśnie została ta nowa i tylko te stare. I będziemy porównywać sobie. Dobra, tu jest na razie ok. Czy nie jest ok? Jaki tu mogę... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale myślę, że z dwoma lokomotywami to na pewno będzie lepiej. Dodaj kolejną, tak. I to by było sześć wagonów takich i cztery takie. Gdzie one jeżdżą? Moment, bo one jeżdżą... One jeżdżą tu na farmę. A niech... Niech im wymieni. Niech im wymieni wszystkie, dobra, na takie zestawienia. Autobusy, dobra, patrzmy na autobusy. I tak, autobusy. Tutaj w Thousand Oaks nie trzeba. Joliet nie trzeba. Się rozjeździli w końcu. Mesquite. Kurde, tutaj trzeba. Mesquite, wiem, że pociąg, który pociąg znowu?
Paliwo, dobra. To, o właśnie, musimy znaleźć to paliwo, ale od razu. Najpierw kupię tylko dwa autobusy. Co to jest? W mieście to mi się nie przyda. Jeden więcej, a dużo droższe. To nie. To kupujmy te dwa. Bo tamten by był dobry, jakbyśmy mieli międzymiastowe przewozy, bo 80 na godzinę to on tylko poza miastem wyciśnie. Dobra, tu już nam się wymieniły wszystkie. Dziękujemy. Nie, nie trzeba. Fajnie. Super. Tutaj też już nie trzeba. Dzięki. I również tutaj też super, że się wymieniłyście. Wow. Wszędzie już mamy wielkie ciężarówki. Ha, jak fajnie. Chwilkę to tylko trwało. I już wszystko jest. Świeżynki mogą zarabiać. Dobra, tutaj też wyłączone, tu wyłączone, niech się wymieni. Dobrze, patrzmy co tu jest dalej. To już możemy wymienić, a czy wyłączyć, bo tu się wymieniło. Tu jeszcze za chwilę. Aha, zajezdnie drogowe. Sprzedaż. 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 La, tak jest. Zarobiliśmy trochę jeszcze na tej sprzedaży. Dobra, i przyjrzymy się, czemu tu nie zarabia. Czemu tu paliwo nie zarabia? Dziwne. Wiecie co? Może on dlatego, że jakoś tu stoją, co? Jak ta linia wygląda? Joliet, gdzie to jest? Nie, kolejowa, to musi być kolejowa. Joliet, rafineria, Joliet, paliwo? To by było to. Aha, to jest Joliet węzeł. Zróbmy Joliet węzeł pełny czytanie, bo to po prostu one tu na pusto stoją. I Mesquite to samo pewnie, nie? Pokaż no się. Tak jest. Dobra, to wiecie co trzeba zrobić? To ja tu muszę rozdzielić te torki. Chodźmy. Prr. A nie, niech już wjedzie, dobra. Niech już się tu załaduje na stację. Ja muszę to spauzować i rozdzielić tutaj te linie. Mamy całą stację do dyspozycji. Nie będziemy sobie żałować. Dobra, powinno być ok. Tak, trochę za dymy narobiłem. Ale myślę, że to w dłuższym perspektywie będzie dla nas korzystne. Dobra, od razu niech z automatu nam podłączy tutaj do tego. Aha, tu jest konflikt. No dobra, czyli musimy jeszcze usunąć tutaj, bo to nam wystaje. Rachciachciach, dobra, nic nie będę robił, 50 tysięcy, taniocha. Teraz myślę, nie będzie problemu przeciągnąć tutaj drugi tor. No właśnie, tak jak myślałem. Okej. Podłączymy go razem, elegancko. Jak wyglądają linie? No ślicznie wyglądają, tak mają wyglądać właśnie. Dodamy tu tylko pyk, tu światełko i może po drodze jeszcze. Jeszcze gdzieś po drodze dołożymy. Dobra, tu jeszcze jedno i tu drugie. Powinno się to wszystko ogarnąć w locie. Dobra. Nie ma jakichś zgrzytów? Nie ma. No i teraz one będą sobie tu grzecznie czekały, aż się załadują. Przez to myślę, rafineria zdecydowanie zwiększy produkcję. A jak wygląda dowóz? A, tu dowozimy? Proszę, na żywo prawie dowożą, nie? O, ci też ładnie tu cisną. Dobra, szyb naftowy robi swoje. To się będzie kręciło. Wcześniej czy później to ładnie zaskoczy. No proszę, ten już jest pełen. I ten też. No, od razu się to wszystko poruszało. Myk, myk. Zaczną zarabiać w końcu, bo buziaki, nie?
Chociaż ten to i tak całkiem nieźle zarabiał. Domyślki to tylko te tutaj tak średnio zarabiały, ale teraz będą. Ale teraz będą, bo ten widzicie ciągle na wstecznym, że tak powiem, jechał. No, a teraz już jest, za chwilę go dotankują. Dobra, i to mamy załatwione. No, jak widzę, ludzi nie jesteśmy w stanie rozwozić odpowiednio. Wiecie co? Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Jak to wygląda wewnętrzna autobusowa linia? Jak to wyglądacie, linio kochana? Zmieńmy na jakąś niebieską, bo was nie widzę, którędy wy w ogóle jeździcie tu. Uuu, tu brakuje przystanku. Halo, halo, trzeba dorobić nową. Nowy, raz, dwa, trzy. No to troszkę inaczej teraz będzie jeździł, nie? Jakbym musiał jeździć? Jedynka, dwójka. Czwórka, po której stronie jesteś? Tam, to lipa. No. Trochę się namieszało przez tą czwórkę. Bo ja tu owszem mogę dodać przystanek. Tylko teraz po której stronie, nie? Jedynka, dwójka, trójka. Trójka jest tu. Moglibyśmy pchnąć tędy. Autobus. Tutaj. Dać jeszcze jednym, ale wtedy ta czwórka musiałaby być zdecydowanie po tej stronie. No, troszkę inaczej by to wyglądało. Spauzujemy. Pousuwam wszystkie i po kolei. Dodamy kolejne. Jedynka. To będzie teraz jako dwójka. To jako trójka. Aha, a tu dodamy jako, o właśnie, i troszkę wyprostowaliśmy to, no powiedzmy, że to jakoś się będzie kręcić. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak. Czy mogę tutaj przerobić? Nie mogę. Budowa niemożliwa, no cóż, a średnia? Średnia już jest, no to dobra, to chociaż tam szeroką, aha, tu już szeroka jest, wszędzie jest, tu pewnie, o tutaj to w ogóle nic nie mogę. Ja bym tak chciał tu... O, jest ten kawałek. Czemu nie mogę tu? Ha, nawet piach to jest. Jeden wielki piach. Trzeba by to na czysto pobudować. Wywalić wszystko stąd. Dobra, ale na razie jakoś dają sobie radę. Nie kotłują się. Jak się zaczną kotłować, to wywalimy to wszystko w diabły. Dobra, trochę ludzi ubyło teraz, bo żebym zmienił przystanki, dobra. Tutaj jest dobrze, to jest dobrze, dobra, popatrzmy teraz na pasażerskie linie, jak to wygląda. A, tramwaje słabo stoją. Aha, tutaj utworzymy inny numer, zrobimy inny numer. Utworzę nową linię. Nie, to nie będziemy tworzyć nowej linii, niech tak zostanie jak jest. Pasażerowie, pętla, proszę bardzo. Wszystko jest ok. Tylko wiecie co zrobiłem? Ale dałem kichę. Ale dałem kichę, dałem. Gdzie to jest tramwajowa pętla odwrotna? O, jest. Wszystko jest fajnie. Tylko nie najważniejszej ulicy nie dałem, znaczy dworca nie dołączyłem, nie? Czyli jeden. Dodaj dworzec, bo to jest ważne. Albo w ogóle inaczej, zaczniemy od jedynki, nie? Porajcz i teraz dopiero dodamy tutaj ten. O, będzie lepiej? Chyba nie ma żadnego znaczenia. Widzę, że tak sobie jeżdżą, tak sobie jeżdżą. Dobra, ale mam nadzieję, że sobie poradzą z tym ruchem. A ciekawe to w którą stronę oni chcą jechać. Pętla i pętla odwrotna. A tutaj... Pętla, pętla odwrotna.
pętla, no tutaj pętla jeszcze zajmuje większość czasu. Pętla, pętla, dwa. Dobra, to dodajmy jeszcze. Jeszcze jeden tramwaj na normalną pętlę. Baton, pętla, proszę bardzo, skoro tam chcecie jeździć więcej, to macie. Za chwilę pewnie to się wyrówna, ale to nie jest ten, to nie problem. Dobra, teraz patrzymy tu na dworce. No i teraz decyzja, co robimy z zefirkami. Ja oczywiście znacie moje zboczenia, bym koniecznie chciał, żeby to były zespoły trakcyjne, ale nie jestem tak do końca przekonany, czy te, które teraz tutaj mam do dyspozycji, byłyby do tego dobre. Zobaczmy w ogóle tak. Eksperyment, jaki bym chciał zrobić, to na pewno... Co tu się dzieje znowu? Czy tutaj coś się dzieje, czy tylko... Nie, ruszyła się w końcu chyba produkcja. Tak, no to dobrze, niech sobie tutaj zbierają, sieją i tam hodują. Tego bym wymienił. Tego bym wymienił. On tutaj niby zarabia. Wymienimy go na inny skład. Co wy na to? To jest jaka? Pociąg 24. No właśnie, to są moskitki. Dobra. Znaczy nie moskitki, tylko zefirki. Ty latasz na tej linii. Na tej linii ustawmy zamiennik. Jaki? Ile tu masz ludzi? 52. Wyślij pojazd. Zobaczmy, co mamy do dyspozycji w zespołach trakcyjnych. Mamy, jest w końcu metlinery. Standard 80. Wow, dużo ich, nie? 2,5 miliona rocznie, a zefirek ile wciągał? 800 tysięcy. Oj, to będzie bolało. Wiecie co? A puśćmy. PAPB czy pojedynczy? Ten ma 2454. Zefir ma 80. W sumie pojedyncza lokomotywa też by dała radę. I będzie tańsza w utrzymaniu. 748. Ma 227. No dobra, damy jedną taką i wagony do tego fajne. Wagony pasażerskie, ale czemu... teraz mnie korci, nie? Bo chętnie bym dał te, napchał ich, ale one tylko 140 zasuwają. 180, 150, jak myślicie, które damy? No damy ten, bo to jest do niego ten wagon. No ja wiem, że ona więcej potrafi wyciągnąć, ale myślę, że tyle będzie ok. I damy 3, wystarczy. No nie, nie 4, 3. Dobra, i niech nam wymieni. Niech nam wymieni. Gdzie ty jesteś, zefirek? Zobaczmy, czy ty się wymienisz, zefirku? I popatrzmy jeszcze, ile on zarabiał do tej pory. Tam było koło bańki, nie? 800-900 tysięcy. To jest jego taki roczny... Zobaczymy, jak na tym nowym jest nowa maszyna. Nowa maszyna, ile kasy będzie zarabiała. Mniej więcej tyle samo ludzi bierze. Także będzie podobne ilości. Aż fajnie wygląda. Taki też typowo amerykański, nie? Od razu się kojarzy z Ameryką. No. New Mexico, czyli to są wagony ewidentnie pod niego. Co, no przejedziemy się. Jaką maksymalną prędkość ty rozbijasz? 115. No, leci maszyna. Leci. Do 150 ma wagony. Ciekawe, czy się zdąży rozpędzić do tego. Daj radę. Ma 150, patrzcie. Zasuwa jak pecznik nam. 150 jak nic. Ciekawe, ile będzie zarabiać, bo ona dużo więcej będzie kosztów teraz ponosiła. Ale dużo szybciej też kursuje, więc jakby było więcej ludzi chętnych do jeżdżenia, to byśmy więcej mogli. To byśmy mogli przynajmniej zarobić tyle samo, ile było, nie? To 800 tysięcy od ręki powinno zadziałać. A zobaczymy, ile ludzi wciągnie. Jest dobrze. 30 coś, ile tu zarobiłaś, kochana? No na razie widzicie, koszty jednak są tutaj dużo wyższe. Dobra, damy jej pojeździć trochę, bo to na razie to po prostu to nam nic nie będzie mówiło. A tu widzę, że
Aha, że się ledwo wyrabiają nasze drogie pociągi z ładowaniem tego wszystkiego. Nie wiem, jeszcze jakieś stworzymy? Nie, no na razie dobra, damy im szansę się wykazać, nie? Dobra, tu nasza szczała leci 150 na godzinę, dobra. Czyli to by był taki eksperyment, czy na przykład tego nie wymienić na zefirki, ale ja na zefirki to jednak bym. Uuu, tu zobaczcie, jak ładnie się tankują, widzicie? Od razu wszystko się ruszyło. 800, no, zaraz będziemy mieli maksa. Znowu nam przebije się do 1600, do najwyższej możliwości, do najwyższej możliwej chyba wartości 1600, jak się uda. Jak coś, to się zaraz dowali, to jeszcze jeden pociąg, żeby dorobił. Bo już jest tego dużo. Moskito chyba musi mieć jeszcze jedno. Ile to macie w tym? 49 tylko bierzesz. No to jeszcze jeden taki malutki. Aha, coś mamy nowego. Statki. No nad tym też trzeba będzie pomyśleć w następnym odcinku. Zrobimy to w następnym odcinku. Dobra, ja tu na szybko 49, czyli 7. I to musi być paliwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, i dajemy cię do paliwo Moskito. Wiu! Wiu! Leć! Tankuj się, leć! Zwiększmy do. Chciałbym, żeby to 1600 limit się ustawił. To by była niezła jazda. Dobra, niech one to sobie, niech się bawią dobrze. Bo tu już, patrzcie, już jest 110. Czyli faktycznie, kurde, normalnie nie nadąża się ładnie, no, nie nadąża się zatankowywać na pociągi to wszystko. Dobra, tu na razie wszystko jest w miarę. I już, patrzcie, 63 i już następny by się przydał. 33, no kurde, nie wiem. Jedzie, następny jedzie. No to może się uda to jakoś faktycznie w dłuższym czasie rozładować. Bo mamy tutaj 50, zostanie 30. Przydałoby się, żeby już leciał kolejny. No ale zobaczymy jak to pociągnie. No naprawdę, bo zobaczcie, już mamy 50, 47, 49, 50, już by się przydał kolejny. No to co, no to zrobimy jeszcze jeden. No kurde, no nie będziemy sobie żałować. Chociaż moglibyśmy dać więcej wagonów do wszystkich, ale prościej mi jest dodać nowy pociąg niż się bawić z wymianą wagonów. Dobra, tylko tu powinno być paliwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. I ty lecisz Moskito, dobra. Powinno być ok. Teraz powinny się już na tyle szybko tu pojawiać, żeby rozładowywać. Ten do Joliet widzę, że działa ok. Tam jak zwykle autobusy nie dają rady. To nic nie daje rady. Zobaczcie, ludzi chce jeździć. Dobra. Dobra, jest pięknie. Myślę, że zaraz wymieniamy zefirki wszystkie na zboże, Mijanka, Moskito, Mijanka. Aha, czyli to są nasze 70, czyli 10 takich ciągnie w dwie lokomotywy. Zaraz to wymienimy z powrotem. To jest raz, dwa i 10 zbożowych wagoników. Oczywiście zboże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, wymiana. Przy 100% to nie będziemy szaleć. A jak to wygląda? No, widzicie? Prawie ogarniamy temat, prawie ogarniamy. Zaraz następny tu wpadnie. Tu produkcja się niezła trzyma. Ten już czeka na to, bo do Joliet nie zabrakło nawet. Ale tutaj, jak widzicie, nadal cisną jak wariaci. 62, ale już teraz tylko 20 zostanie. Po tym ostatnim wjeździe. Czyżby jeszcze tu był potrzebny jakiś jeden?
Halo, halo. A, bo oni tu czekają. Bo oni tu czekają na wjazd. A czemu ty czekasz aż tak daleko? Przecież tu powinna być kolejna. Tak, tu musi być kolejna sygnalizacja, żebyś nie stał jak kołek przecież tutaj. A tu widzę, jest jakaś taka inna. No dobra, może być taka, nie? Będzie to lepiej. Oczywiście, będzie bliżej stał. Dobra. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Ogarniają się. Tam się ładnie ogarnęło, 47. Tutaj też się, to się wszystko ładnie rozjedzie w tym. A my szybciutko. Ła, tu znowu szaleństwo. Dobra. Coś tu nam, to jest chyba ten nasz najnowszy, tak? Nabytek. No, on tu ładnie daje. Ile będziesz kasiory miał, chłopie? Zobaczymy, ile zarabia, nie? No i właśnie to jest problem z tym, zobaczcie. Zasuwa na pełno i nie zarabia. I ledwo zarabia, i to od czasu do czasu tylko. Ponieważ te koszty utrzymania to są koszmarne. Musiałbym mieć jeszcze dłuższy skład, chyba, żeby to miało sens. A wszystkie te maluchy, wszystkie te zarabiają, widzicie? Po 900 tysięcy. To jest dla mnie niezrozumiałe. To jest po prostu coś tu nie tak z tą gierką jest. Niezbalansowane są chyba po wszystkich tych możliwościach swoich. Dobra, tu się ładuje. Następny też już czeka na ładowanie. Tamten kolejny też czeka na ładowanie, także jest tu trochę. Nawet postawię tu bliżej światełko, żeby nie czekali nie wiadomo ile. O, chodź tu bliżej. I powinno być cacy, dobra. Ile ty tamtego masz? 60 zaraz będzie. Ten zaraz wjedzie, tamten też wjedzie. Dobra, to jest ok, się ogarnęło. Teraz, aha, wymieniamy, na szybko wymieniamy. Czyli tak, zefirki. No, to zarabia. Patrzcie, zarobiło. Zarobiło nam. No i dobrze, niech zarabia, nie? No na razie to nie widzimy, ale w tamtym roku zarobił koło bańki. No poczekamy jeszcze do 80 końca pierwszego, bo to widać, że całkiem nieźle te zarobki idą. 26. A, to żywiec teraz. Żywiec też będę musiał wymienić. Dobra, to od razu ustawię to wymianę na żywca. Wyślij pojazd. Wybaczcie, że tak się guzdrze z tym, ale no nie ma innego wyjścia. Dodaj i te najmniejsze. Tutaj są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zakładam, że tak są tutaj te ustawione chyba, nie? Bo one wożą, tak, one wożą żywiec, nie, to musi być żywiec ustawiony, przepraszam, bo tak to będą mi tutaj ściągały żywność, a ja nie chcę, żeby mi żywności ściągały, ja chcę, żeby przewoziły tylko i wyłącznie żywiec, dobra. Tak to właśnie, tak jak widzicie, tam już się pojawiła żywność, którą będą wozić do Moskito Mijanka, ja nie chcę, żeby tam woziły. Bo tam jest druga fabryka. Wystarczy, żeby tamto dobrze działała i będzie ok. Dobra, jak to zrobimy? To teoretycznie będzie wszystko cacy. Dobra, to się powymieniają. Teraz co tu leci? Wagon. Nie, to zbożówka leci? Zbożówka, dobra. To za chwilę wpadną chłopaki od tego. Tak, bo tu już lecą chyba. Odżywca, dobra. 27, który to jest? Baton Rouge. Aha, to są zefirki. No dobra, to wymieniamy. Teraz wszystko wymieniamy na antraki. To pewnie stracimy na tym trochę, bo można zobaczyć, ile na przykład Baton Joliet Mesquite zarabia 6 baniek. Zobaczymy po wymianie, jak to będzie działało. Spróbuję wybrać najkrótszego tego antraka. Zespoły trakcyjne.
Chyba, że samemu będzie można coś zbudować. Czekajcie, bo tu jest widzę samemu, tak? Rail car i teraz reversed, czyli to takie dwa małe. 18 i 18, nie no, trochę mało, nie? A jak resztę? Gdzie mogę dołożyć kolejnego? Brakuje mi środkowych wagonów. Halo, halo, kto tu ma środkowe wagony? Fajnie, tylko nie fajnie, nie? Bo brakuje wagonów. Dobra, czyli musimy wziąć wersję standard. 81 aż osób. Wow. A będzie można może zmniejszyć ilość wtedy. Dobra, wymieniamy. Wszędzie wymieniamy. Tutaj 3600. W razie czego to sobie podejrzę na filmiku, ile było. Bo podejrzewam, że dużo więcej będziemy tracili teraz. Czyli trochę mniej zarobimy, ale może za to więcej ludzi będą wozić. I nie będzie takich kolejek. I będzie cacy, nie? Tylko tego nie. Temu podziękujemy. Tylko teraz nie wiem, ile ja tych właśnie pociągów to wybrałem. Okej. Okay. Chyba dwa znowu, nie? Tak jest. Dobra, 100% wymiana. Tu to samo. Tutaj jest około bańki były. Tutaj około banieczki były. Dobra. Wymiana. Ja już nawet zrobię 25%, żeby szybciej się wymieniały. O, tam już się wymienił. I niech tak zostanie, niech już tam się wymienia. To się wszystkie wymieniły, 2, 2, 2, 2, 2, tak, wszystkie się wymieniły, dziękuję, nie potrzeba na razie żadnej wymiany. Tutaj jest wszystko ok. Tu mam 25%, tak, mam 25%. Tutaj ustawimy nie 100, tylko 25%, żeby też się szybciej wszystko wymieniało. Tutaj mam wymienione, czy nie mam wymienione? A dlaczego zboże lata bez zboża? Aha, automatycznie, ale to nic więcej nie zabierze, więc to chyba może tak latać. Krzywda się nikomu nie stanie. Ale niech wymieni go nawet szybciej. Tutaj niech też wymieni obydwa i też szybciej. Tutaj jest ok, tu jest ok. O, właśnie, zaczęły zarabiać. A czy nie paliwo? Ja bym je też wymienił, bo one też tam jęczały, że już są do wymiany. Dobra. Tak, ile tam tych wagonów mają? 7. No dobra, to zrobimy 7. Nie ma problemu. 7 z paliwem. Paliwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Proszę bardzo. Tak, wymieniaj. I już mamy załatwiony problem. Tu jest ok, tu jest ok. Tu musimy wymienić oczywiście na nasze najnowsze metrolinery. Standardowej długości oczywiście, nie będziemy szaleć. Voilà, który to jest kolejny do wymiany. Mniej więcej tak samo jak tamte. No, zawsze się wkurzam. Dobra, standard, standard, wymiana, tak. Tutaj jest ok, ale tych pociągów mamy. Ja cię kręcę, zobaczcie. Ile ich jest? Wow. Szarpnąłem, zespół trakcyjny, standard, 25%, tak, wymiana, dobra, tutaj są ok, tutaj kolejna wymiana, nie wiedziałem nawet, że aż tyle linii mamy, tak się robią kolejne i w ogóle nie kontrolujesz, jak tego, ile tego jest, a tego jest dużo, naprawdę jest dużo, dobra, wymieniamy. Tutaj już mamy wymienione, samolot tym razem nic nie zarabia, dobra, to są wszystko powymienione, to są powymienione tramwaje, widzę, tak się wymieniają, ale tak po trochu, aha, bo to były te świeżo dołączone, dobra, to niech tam sobie to zostanie, ta wymiana, że tak powiem, odroczona i co, no i czekamy, aż to wszystko się nawymienia tutaj, no. A czemu tu, aha, to już jest wymiana zrobiona. To my dziękujemy, nie.
Tutaj też już widzę, się wymiana dokonała, więc na razie też dziękujemy. Tu jeszcze się nie dokonała, tu się już dokonała. O, proszę bardzo. Fuh, jak pięknie to wygląda, dobrze. Tutaj chyba już mamy, tak. Więc zrobimy nie. I do widzenia. Tutaj jeszcze się nie wymieniło, więc w razie czego niech poczekamy. 25% jest, jest. Tutaj już się wymieniło. Zobaczymy, czy faktycznie będzie. Widzicie, dużo mniej już kasy zarabiamy, no ale to niestety tak było. Tutaj jest tak, jak chciałem. Tutaj jeszcze się nic nie wymieniło. Musiały być świeże te nasze pociągi. Czy ustawione 100% jest? Nie, 25. Tu już się powymieniały. Proszę bardzo, nie trzeba. No i dobra, to wszystko ładnie wygląda. Teraz jak szybko wymienić te Baton Rouge i Thousand Oaks? Ja bym kupił po prostu... Ja bym kupił, ile tego trzeba kupić, ile tutaj zostaje, bo one tego już nie zbierają. Dużo. No zobaczymy, czy ten się zmieni teraz. Nie. No dobra, to trzeba to zrobić, mówiąc brzydko, ręcznie. To nie ten, nie ta, nie ten, przepraszam. Bym narobił. Bym tu narobił. Dobra, gdzie tu jest? Tu chyba jest, tak. Tu jest nasz wypuszczacz pociągów. To teraz tak, czy wypuści je na dobry tor? Nie. Jak znam życie, to nie. Dobra, to szybciutko pobudujemy tę możliwość przejścia od razu na właściwy tor. Teraz mi to skrzywidło nie pasuje, sam jest coś krzywy. No, teraz jest ok, dobra. Pociągi jeżdżą normalnie, nic się nie popsuło, nic się nie popsuło. Dobra, to kupujemy ile tych? Kupiłbym dwa. Zobaczymy, jak reszta sobie z tym poradzi, co? Tylko nie kupię, ja już wiem, czemu nie wymienimy. No właśnie, bo nie ma trakcji. Bo nie ma trakcji. Dobra, już szybko wymieniamy. Dobra, no zmiana oczywiście szybkich prędkości, tory, tak, już nie będą wszędzie. Zróbmy tu tą trakcję, żeby nie było. To faktycznie zdecydowanie dobry pomysł. Już teraz trakcja być musi. Okej. Okej. Wszystkie się to zmieniły. Wszystkie. Dobra. Dobra. Ale laguje to. Kurde, normalnie szok. Jak się coś buduje, to to masakra jest. Dobra. I zaraz podejrzewam, same od ręki nam wszystkie wskoczą nowe pociągi. Jak tylko otworzymy całą... Nie będę musiał tego ręcznie robić, dlatego one się nie chciały wymienić. To o to chodziło. Mówię, co to to kurde jest, że to one takie nowoczesne i się takie świeże, nie chcą nic tu wymieniać, a to po prostu nie było trakcji. A teraz już jest. Zróbmy... A czemu tu nie mogę? Konflikt podczas wyrównywania terenu? A co ma wyrównywanie terenu do trakcji? No dobra sobie. Dobra, nad tym pomyślę po filmie. Teraz chcę tylko po prostu zobaczyć, czy wszędzie te druty wiszą. Chyba wszędzie wiszą, nie? A, jeszcze ona stacja już też jest, że tak powiem, obdrutowana. No i dobrze. To teraz powinny nam się ładnie tutaj wymienić wszystkie maszyny. Zobaczmy, gdzie są najbliższe pojazdy nasze. Już się wymieniają, ale rzeczywiście, zobaczmy. Pierwszy Metroliner, wsiadamy do pociągu. A, jeszcze wymiana ze starym Zefirkiem, coś tu nam nie gra. Pociąg 30, brak trasy elektrycznej. A, zaraz zobaczymy, gdzie on pojechał.
do Baton Rouge, do Avivie. No tam jeszcze mi też nie ma, dobra. Oho. Dobra, dobra. No, ładnie to leci, ładnie. Wjazd zaraz będzie, myk, myk, myk. Poszło. No i dobra, dojeżdżę na stację. Zobaczcie, ludzie się zrobiło. Ja piórnicze, chwila, moment i już od razu cała... No dobra. Okej, okay, a my tu skończmy ten... upgrade'ować te tory, bo inaczej to będzie lipa totalna. Ja tu nic nie mogę upgrade'ować, ale nie, no to są jakieś żarty chyba. Jak ja nie mogę upgrade'ować torów? Dowcip. Normalnie dowcip. I to kiepski. I to kiepskawy ten dowcip. No i teraz jest wszystko fajnie, a ja i tak nic tu nie mogę zrobić, ponieważ tego zakichanego kawałka nie mogę upgrade'ować, bo mi przeszkadza tutaj, rozumiem, ten... No i wiecie, co teraz muszę zrobić? Musiałbym albo przeorać całe tutaj, ale chyba prościej będzie. Prościej będzie, jak... A ten dokąd leci? Aha, to ten, co czekał niby, tak? To teraz nagle już leci. Zobaczymy, może jednak gdzieś dojedzie z rozpędu. Mimo, że tam brakuje kilku kawałków toru, może jednak przeleci. No, zasuwa się, to ładnie zasuwa. Dobra, tutaj jest powalnia, okej. No i zobaczymy, dokąd ty dojedziesz, chłopie. Aha, w tą stronę to on dojedzie, on nie dojedzie w drugą stronę. A to... No to wiecie, to na to też jest sposób. Na to też będzie sposób, bo chyba nie ma innego wyjścia. I połączę te tory po prostu dalej, a tutaj na razie zlikwiduję to... podłączenie, o... I zrobię je, mówiąc brzydko, gdzieś bliżej. Ale nie, no, potrzebuję normalne, przepraszam. Aha, pod ziemią nie lubicie robić rozjazdów, no dobrze, ale ja bym mimo wszystko jeszcze spróbował. Też widzę, że on tu chyba ma problem z wyliczeniem tego, że coś jest pod ziemią, a druga część, że jest... Właśnie, a druga część, że jest... Ten brązowy kolor jest tak widoczny, o rany. Dobra, zaraz poprawimy to. Ja teraz potrzebuję tutaj bardziej, że tak powiem, wyraźny ten kolor. Najlepiej jakby był jakiś żółty. O, dużo lepiej to wygląda. I weźmy budowę torów. I chyba jest ok, chyba tu pod torami się, że tak powiem, rozwidla. Ok, ustawię tutaj na wszelki wypadek sygnalizator, żeby nie wjeżdżały. A, już jest sygnalizator, to nie trzeba nic tu ustawiać. Z drugiej strony damy... Gdzie damy? Tutaj? To chyba też nie ma sensu, nie? Niech on lepiej wyjedzie cały stąd. I dopiero jak sobie cały stąd wyjedzie, to nie będzie problemu. Dobra, niech sobie tak lata. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, Baton Rouge. Leć do domu, chłopie. No, wsiadają wszyscy, patrzcie, wsiadają. No i leci. No dobra, czyli naprawiliśmy tą trasę. Tak, tak, brak ostrzeżeń, wszystko działa. No i dobrze, moi drodzy, to co nam jeszcze zostało? No, na sam koniec. Czy zostały nam jeszcze... Aha, tu już możemy... Baton Rouge Thousand Oaks, już w plecy jesteśmy. No i właśnie tego się trochę obawiałem, że te koszty utrzymania tych pociągów będą dużo, dużo większe. No, mamy
5, 7, 5, 200, proszę. Patrzę, czy gdzieś jeszcze jest wymiana. Tu już się wszystkie wymienimy. Nie trzeba, dzięki, dobra. Ten też już się wymienił. No i pewnie będą tracić łobuzy, bo widzę, że na razie nie zarabiają za bardzo. Albo dużo mniej. To trzeba będzie najwyżej dać jakieś słabsze potem pociągi. Coś pomyślimy. Ale na razie zostawię, niech trochę pojeżdżą. Niech to wszystko się przegryzie. Dobra, to jest jakaś linia 1. W tej linii 1 nic nie ma. No to w ogóle tą linię usuniemy, żeby to nie szpeciła miejsca. Dobra. Trochę nas to kosztowało. O, wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Oczekiwanie na wolną trasę. A gdzie jest ta zamknięta trasa? Co tu nie działa znowu? O! To ja w tym momencie zgłupiałem. Co tu nie działa? Oczekiwanie na wolną trasę. Halo, halo, jak działa tutaj ta linia? Ach, oni znowu z tymi kolorami tutaj, nie? Dajcie to jakiś rozsądny kolor, ludzie, żeby ja to w ogóle było go widać. Dobra, różowy może być. Pokażcie, co tu nie działa. No kurde, wszystko tu działa. Dlaczego nagle to wszystko stoi? Coś tu się zawiesiło w ogóle. No zobaczcie, coś się ewidentnie zawiesiło. Ha! Ale dlaczego? Mamy jeden, drugi. Gdzieś są jeszcze jakieś pociągi. Ile my mamy pociągów na tej linii? Wydawało mi się, że mamy więcej tutaj. No właśnie, mamy... Tak, ten jest tu. Drugi jest tu. Tak, a trzeci jest. A ty pod ziemią? Czemu kurde sterczysz tam pod ziemią, baranie? Gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra, może tak mi pomoże. Jechał w drugim kierunku, ale numer, no dobra. Teraz to powinno odblokować cały, no jest, ruszyło, ale dlaczego nie jechał pod prąd? No to wesoło, ogólnie rzecz biorąc. Już mi kupę szmalu stracili. Ale to się rozpracuje, że tak powiem. Chlebki tutaj też się robią swoje. Lecą kolejne pociągi. Dobra, tu się ogarnęło. Tutaj mamy kolejnych ludzi, oczekują 88, czyli spokojnie mogą wjeżdżać te 80. No właśnie, i zbierać pełno ludzi. Nie jest tak źle, w końcu chyba zaczynają zarabiać. No właśnie, w końcu to wszystko zaczęło zarabiać. Może nie tak dużo jak kiedyś. Virgin Admiral Tem, ale to podejrzewam, że to tylko kwestia czasu. Jak to się wszystko zacznie kręcić, to i wszystko zacznie dobrze zarabiać. O, tu już można wymienić na 100% i nie, bo już się wymieniły. No i dobra, moi drodzy. No i dobrze, tutaj najważniejsze, że tu ładnie zarabiają. Tutaj też paliwo ładnie zarabia. Ten mnie tylko intryguje. Kurde, czemu on nie zarabia? No zobaczcie, co rok traci. Co rok traci 8 wagonów i co rok traci. A to świństwo małe, patrzcie jak zarabia. No nie rozumiem tego do końca. I to mnie wkurza w tym wszystkim, bo chciałby czegoś unowocześnić tą flotę, a tak naprawdę to jest w ogóle nieopłacalne. No. Po co? Trzeba będzie nad tym pomyśleć. Dołożymy tam więcej wagonów, zobaczymy jak to się będzie zachowywało wtedy. Może w tym momencie będzie potrafił zarobić na serio. Tutaj wszystko ładnie zarabia, autobusy to wiadomo, na pętlach to tak mają mieć. Mają po prostu ludzi dowozić.
Pasażerowie, wygląda na to, że za dużo mamy tutaj tych. Jeszcze sprawdzę w Thousand Oaks. W Thousand Oaks 109. Myślę, że jednego możemy z tej linii zdjąć. O, tu jeszcze jakiś pociąg. Mesquite, Mijanka, Inglewood. Zamiennik. Już cię robimy, chłopie. Tam wymienimy, zabierzemy jednego. I to będzie na dzisiaj wszystko to, co zrobimy. Zrobię tylko tutaj ten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile on tu ma? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, i damy mu tu żywność, żeby było pewne, żeby tą żywność tylko przewoził. Proszę bardzo. Voilà. Żywność jest, 100% wymiana, się z czasem wymieni. Także widzicie, jeszcze tu trzeba będzie pomyśleć nad tym, jak to ogarnąć. Ale na dzisiaj myślę, że całkiem nieźle to poszło. Tu widzę chlebków, jest znowu więcej, ale to tylko chwilowo, zanim zjadą nam pociągi. Tutaj jak zwykle będzie trzeba w ogóle jakieś rakiety chyba, żeby te ruszyć tą linię po mieście. Bo się naprawdę niewydolni są kompletnie. Tutaj myślę, że tylko chwilowo, bo tak naprawdę to one są do rozładowania jednym pociągiem. Tutaj te wszystkie ilości ludzkie, że tak powiem. Nie wiem, czy z Inglewood nie potrzeba by było po prostu jeszcze jednego pociągu, bo nie wiem, czy on się tak ogarnia w odpowiednim tempie, że tak powiem. Bo już mamy powyżej 80. Ale to też zastanowimy się następnym razem. Możemy puścić tutaj dłuższe pociągi z większą ilością ludzi, jak się nie mylę. I wtedy będzie też inaczej, nie? No, tamte co miały ponad setkę chyba gdzieś tak było. Także no zobacz, zobaczymy, ale ogólnie żeśmy tak zrobili, że teraz wszystko działa jeszcze lepiej i znowu potrzeba 100 tysięcy więcej pociągów i tak dalej. Zarabiamy to chyba tak samo ładnie, jak było do tej pory. No, wiecie, no, kręci się, kurde, interes się naprawdę kręci. Ja spróbuję to poza kamerą jeszcze podorzucać najwyżej składów, tam gdzieś dorzucić, tutaj zabrać i tak dalej, żeby to się wszystko fajnie tutaj kręciło. A no cóż, dziękuję wam za ten taki upierdliwy odcinek, ale on tak musiał powstać, no bo kiedyś trzeba było tutaj zrobić wymianę tych sprzętów. Teraz będziemy mogli powoli bawić się nad przejściem tutaj na wschodnią stronę mapy i powalczyć trochę teraz z nowymi miastami. Może puścimy jakieś statki sobie. Dało radę by tutaj coś wymyśleć. Zobaczymy, popatrzymy. Chyba, że mosty trzeba by było za bardzo kombinować. Ale zobaczymy, jak to będzie. Przepraszam, moi drodzy, jeszcze ciągle nie wyzdrowiałem. A ja wam tak za standardowo dziękuję ślicznie za waszą aktywność i zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Dziękuję, żeście ten ze mną znowu wycierpieli, tym razem wymęczyli, ale mam nadzieję, że było warto, bo naprawdę dużo żeśmy tutaj nazmieniali i teraz będzie przez jakiś czas przynajmniej spokój z tym, będziemy mogli sobie dalej budować. A na razie dzięki wielkie, moi drodzy, trzymajcie się, hej, hej!